Cześć kochani, dzisiaj przychodzę z odpowiedziami na wasze pytania dotyczące moich ostatnich wakacji. Zadaliście mi kilka pytań, więc łatwiej pomyślałam, że będzie odpowiedzieć to w filmie, dlatego nagrywam ten film. Najczęściej zadawane pytanie i prośby o podanie kosztów. Ile kosztowały takie wakacje? Jakbyś mogła, to podsumuj w następnym filmie całe koszty takiego wyjazdu na dwie osoby. Daj znać, ile zapłaciliście za taką wyprawę, ile cała wycieczka kosztowała, i tak dalej, więc mnie kosztowała 20 100 koron dokładnie na jedną osobę, czyli pomnóżcie to razy dwa, to wyjdzie wam za dwie osoby. W to jest wliczone dosłownie wszystko i mówię tutaj o nie samych Malediwach, tylko o całej wycieczce włącznie z Dubajem na dwa tygodnie, czyli tydzień w Dubaju łącznie i tydzień na Malediwach. W to jest wliczone są loty, hotele, przyjemności, jedzenie, taksówki, dosłownie wszystko jest w to wliczone, także 20 100 koron, 2000 euro. Jakie są koszty rozrywek, na przykład nurkowanie na Malediwach? A więc w naszym hotelu oni tam gwarantowali właśnie takie rozrywki i na przykład naszego hotelu nurkowanie z jedną butlą kosztowało 70 dolarów, nurkowanie z dwiema butlami to był koszt 90 dolarów i wycieczka trwa jakieś około 3 godzin, czyli zabierają was z hotelu, płynie się statkiem, oni was uczą, dają wam oczywiście wskazówki, instrukcje, jak to robić, jeżeli nie robiliście tego wcześniej, no i schodzicie pod wodę i to od was zależy, czy chcecie właśnie z jedną butlą nurkować, czy z dwiema. Na przykład snurkowanie kosztuje 35 dolarów i to jest na tej samej zasadzie, z tym, że po prostu nie wchodzicie pod wodę. No nie teraz. Nie schodzicie pod wodę, tylko sobie właśnie na wodzie snurkujecie, wiecie, z maską i z rurką. Co jeszcze? Łowienie ryb, ten sam koszt 30 dolarów. Co tam jeszcze było z wycieczek? Na przykład, oczywiście to mówię wszystko na jedną osobę. Tak naprawdę ceny w tych granicach. Wypożyczenie maski, gogli i płetwów 10 dolarów za dzień. To samo tyczy się na przykład kajaków i tym podobnych rzeczy. Ile trwają loty z Malediwów do Dubaju? Ja mogę tylko powiedzieć na swoim przykładzie, że myśmy lecieli tanimi liniami Indigo, czyli to jest taki odpowiednik moim zdaniem polskiego Wizera. Znaczy wiem, że Wizer nie jest polski, ale wiecie o co chodzi. Myśmy lecieli z Dubaju do Kochi i lot trwał 4 godziny. I później z Kochi 2,5 godziny na Malediwy, no i później jeszcze 20 minut na wysepkę. A z powrotem lecieliśmy przez Mumbai. I też to było właśnie koło 4 godzin, 3:45, coś takiego i później. Także lot nie jakoś długi. Do Dubaju lecieliśmy 5,5 godziny, więc to już był długi lot i no niewygodny w Wizerze, wiecie, jak jeżeli latacie Wizerem, no to jest mało miejsca, samolot jest ciasny i no niestety strasznie niewygodnie. Czy coś gdzieś turysta może chlapnąć? No nóżką w oceanie to na pewno może chlapnąć, ale jeżeli chodzi o alkohol, bo to chyba masz na myśli, na Malediwach w sklepie na przykład alkoholu nie dostaniecie w żadnym, są tylko napoje bezalkoholowe. U nas w hotelu też były piwa bezalkoholowe. I miałam, pamiętam, jednego dnia taką straszną ochotę napić się takiego zimnego piwa i zamówiłam piwo, bo zobaczyłam na menu w karcie, że jest piwo i pan mi przyniósł bezalkoholowe. Jeszcze w ogóle o smaku jakiejś orężatki, także no, wydaje mi się, nie mam dokładnej informacji, mogę powiedzieć tylko z tego, co czytałam, że
w takich hotelach już te domki na wodzie to są i w tych bardziej all inclusive, to tak, jest taka opcja, ale to są alkohole takie, no nie wódeczka, tak? To jest piwo, wino, jakieś tam mniej procentowe alkohole, ale walizki są też prześwietlane. Jeżeli mielibyście w planie próbować przemycić sobie coś w walizeczce, to walizki są prześwietlane bardzo dokładnie. Jeżeli próbujecie wwieźć, no to jest to zabronione, jest to nawet napisane na lotnisku, że no nie wolno. Czy jedzenie w restauracjach i sklepach było drogie? I tak, i nie. Zależy jak patrzeć. Mogę powiedzieć na przykład tak, w sklepie, do którego myśmy chodzili, soczek taki, wiecie, mały soczek, jak daje się dzieciom ze słomką, kosztował 4 zł na polskie. Rogalik 7 Days 5 zł. No, ceny tego typu, no jest to na pewno droższe niż w Polsce, ale tańsze niż w Norwegii. Więc no drogo i niedrogo. A jeżeli chodzi o restaurację, no to przykładowa cena, na przykład przykładowa, na przykład burger kosztował 9 dolarów, podawany, wiecie, ładny burger z frytkami i sałatką, więc myślę, że to jest okej cena. Zupy kosztowały 5 dolarów, co tam jeszcze było przykładowego, na przykład nudle takie w soi, po tajsku nudle z warzywami, 9 dolarów, więc no maksymalnie dycha, bardziej bym powiedziała, że napoje były drogie, napoje na przykład za szejka jakiegoś fajnego, czy smoothiesa 7-9 dolarów, więc napój był w cenie posiłku, bez sensu. Myśmy brali tylko wodę, woda kosztowała duża 3,5 dolara. O, także takie ceny. Jak zaplanować taką podróż? Przerwało mi, bo brakło miejsca na karcie. A więc jak zaplanować taką podróż? Zacznę od nowa. Moim zdaniem głupotą jest najpierw zamawiać, bukować hotel bez wcześniejszego sprawdzenia, co w obrębie tego hotelu się znajduje i w ogóle może się okazać, że ten hotel jest hen daleko, w ogóle bez, powiedzmy, przy lotnisku, tak? Zawsze ja staram się sprawdzić, gdzie ten hotel się znajduje. I dopiero później decydować, czy warto jest dopłacić troszkę więcej, a być jednak bliżej centrum, czy tych miejsc, które chcę zobaczyć. Czy no jest on na tyle tani, że będzie mi łatwiej dojeżdżać, ale z reguły zawsze wydaje mi się, że lepiej jest dopłacić troszeczkę więcej, a być jednak bliżej, załóżmy, centrum. I ja robię w ten sposób, że zawsze wypisuję sobie wcześniej listę rzeczy, które chcę zobaczyć, i to możecie sprawdzić w Google'ach, na przykład miejsca warte zobaczenia w Dubaju albo co zobaczyć w Dubaju. I wypisując sobie takie rzeczy, później możecie sprawdzić, które z tych rzeczy znajdują się w obrębie hotelu. I na przykład ja tak robiłam, że jeżeli sobie sprawdziłam, co jest w obrębie, to chcę to zaliczyć zawsze za jednym razem, żeby później nie marnować czasu, że powiedzmy najpierw pojadę na Burdż Kalifa, bo jestem napalona, a później chcę jechać na targ, na bazar, a później jeszcze chcę jechać do muzeum i to tak naprawdę traci się dużo czasu i warto sobie takie rzeczy zaplanować i nie tracić na pierdoły, na zbędny dojazd. I oczywiście też pieniądze, no bo dojazdy i taksówki też kosztują. A jeżeli chodzi o Malediwy, no to wydaje mi się, że ta sama zasada, tak? Najpierw sobie rozpisać hotele, bo zawsze zazwyczaj ludzie kierują się ceną i pod tym kątem planują wakacje. No ja tak przynajmniej robię. I później dopiero
zobaczyć, wypisać sobie, tak, że kilka hoteli przykładowych, które Was interesują, i zapisać, na jakich znajdują się wyspach, i później w Google'ach na mapie zobaczyć, jak daleko one są od lotniska, i zobaczyć, jak one wielkościowo wyglądają. I tak naprawdę to nie jest trudne zadanie, po prostu to jest troszkę czasochłonne, ale do wykonania. I dopiero jak już później zdecydujecie, tak, będziecie mieli dwa ulubione, powiedzmy, hotele, które wygrywają w rankingu na liście, to dopiero odezwać się, napisać do tych hoteli, czy można chodzić tam w bikini na przykład, czy mają jakieś dodatkowe rozrywki, czy może hotele w obrębie gwarantują jakąś rozrywkę. I tak naprawdę no, wszystko jest do wykonania, wszystko jest bardzo proste i nie wydaje mi się, żeby to nie było niewykonalne dla osoby. Latanie z biurem podróży jest oczywiście łatwiejsze, ale ja osobiście nie lubię latać na takie wycieczki. Znaczy, nie mówię, że nigdy nie polecę z biurem podróży, ale no, raz, że daje mi to frajdę, radochę, że sobie jestem w stanie sama zaplanować, że sama mam kontrolę nad tym, co robię, gdzie jadę i kiedy jadę. Także troszkę wiary w siebie i będzie dobrze. I jeszcze teraz zostaje ostatnie pytanie bonusowe. Bardzo mnie zaciekawił. Właściwie nie pytanie, tylko komentarz. Słuchajcie. Widzę, że dobrze pracujesz nóżkami, w sensie wiesz, przed kim je rozłożyć. Sprzątaczka na Malediwach. Ha, ha. I sama na to zapracowałaś oczywiście. Nastawiaj dalej tyłka. Może prezydentem niedługo zostaniesz. Buziaki, kochana. A więc jak przeczytałam ten komentarz, od razu przyszła mi do głowy odpowiedź. A oto i ona. I no już niestety, ale szerzej nóg rozłożyć nie potrafię. Czy teraz mogę zostać prezydentem płci żeńskiej? Okej, kochani, dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że moje odpowiedzi się przydały i komuś pomogą zaplanować wakacje. Pa!